Czy da się otworzyć firmę bez pieniędzy? I co to jest muterka i szajba? Tego dowiecie się w tym materiale. Witam, nazywam się Mirosław Rubel. Zapraszam do kanału Biznes to My. Witam Was cieplutko w ten mroźny i zimny dzień, ale słoneczny. Minus 2 stopnie, miło w samochodzie, ciepło, a na dworze chłodno. Aż miło patrzeć, że mamy w tym roku tak piękną zimę. Dziś chciałbym krótko powiedzieć, czy da się otworzyć firmę bez pieniędzy. Jeśli ktoś już ma pomysł, że coś chce robić, to powinien przeanalizować, jak będzie to zorganizowane. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest pomysł, to co chcesz zrobić. Druga, jak to będziesz robić. Trzecia, dla kogo to adresowane. Czwarta, jak to zmonetyzujesz, czyli jak na tym będziesz zarabiała. Ja pokrótce chciałbym powiedzieć, ponieważ dostałem zapytanie o pomoc, czy pomogę komuś otworzyć firmę, pomóc ją rozwinąć i tak dalej. Oczywiście, spróbuję to nawet nagrać, albo przynajmniej takie spotkanie, gdzie my będziemy rozmawiać o tym biznesie, to spróbuję to nagrać, dać ludziom, osobom swoje wskazówki, jak ja to robię. Niech naśladują, przecież ja całego tortu nie zjem, więc spokojnie mogę się podzielić swoją wiedzą. Ale spróbuję to nagrać. Zobaczymy, jak wyjdzie w następnych odcinkach. Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie to spotkanie. Zobaczymy, czy się uda. Suma summarum. Chłopaki nie mają kasy, albo mają ją bardzo mało i zastanawiają się, co zrobić z tymi pieniędzmi i jak zbudować swoją firmę. Ja zastanawiałem się, czy potrzebują pieniądze, które zarobili gdzieś tam kiedyś, potrzebują je gdzieś zainwestować, czy potrzebują, żebym ja te pieniądze wziął, żebym nimi obracał, czy coś. Ja mówię, że ja tych pieniędzy nie chcę i nawet uważam, że nie za bardzo potrzebują tych pieniędzy. No bo od czego zaczynamy? Zaczynamy od samego pomysłu, projektu. Sprawdzamy przede wszystkim prawo, czyli czy to, co chcemy robić, jest zgodne z prawem. Jeśli jest zgodne z prawem, to trzeba zobaczyć, jakie są przepisy, żeby to było, byśmy my nie robili czegoś niezgodnie z prawem. To jest taka drobna różnica, ale to jest ważne. Bo na przykład, jeśli chcielibyście otworzyć firmę z automatami hazardowymi, no to na to trzeba mieć licencję. Poza tym na tym ma Skarb Państwa monopol, więc nie za bardzo można na tym robić. Ale jeśli chcecie otworzyć jakiś zakład budowlany czy cokolwiek, to wiadomo, że można, bo to żadna wielka filozofia, ale trzeba jeszcze wiedzieć, jak to prowadzić, żeby nie popełnić błędów, żebyśmy nie zrobili czegoś, co jest niezgodne z prawem. A to już jest mała różnica. To jest ważne, żeby wiedzieć. Ja w jednych z moich swoich wypowiedziach mówiłem, jak ważna jest informacja i wiedza. To jest najważniejsze. To pieniądze nie są ważne. Zapytacie, dlaczego one nie są ważne? Bo jak wiesz, jak zrobić biznes, to pieniądze się same znajdą. Następna sprawa. To jest kolejna wiedza, dla kogo to jest kierunkowany ten biznes. Jak już będziecie znać, wiedzieć, dla kogo, czy to jest dla osób publicznych, dla firm publicznych, czy firm prywatnych, dla urzędu miasta, cokolwiek, jaki tam macie biznes, pomysł na to, to musicie się zastanowić,
jak te firmy czy osoby pozyskacie. I cała zabawa właściwie polega na tym. Ja mówię, najważniejsze, żebyś ty zdobył przyszłego klienta. Bo co z tego, że otworzysz firmę i będziesz... O, znam przykład, nie powiem kto, ale znam przykład, właśnie ostatnio się otwiera. Co zrobili? Ano, założyli firmę, pięknie. Kupili meble, super. Komputery, super. Wymalowali biura, wszystko eleganckie, samochody, brawo. Usiedli i stop. Stop, co się stało? No, wiemy, co chcemy robić, ale nie mamy klientów. Słuchajcie, ja działam inaczej. Najpierw sprawdzam, co chcę robić, a później zaczynam szukać klientów. Biura nie otwieram jeszcze, nie wydaję żadnych pieniędzy. Nie otwieram żadnych firmy, nic. Tylko rozglądam się, komu i kto to ode mnie kupi. Bo jak znajdę pierwszych klientów, którzy będą zainteresowani moim towarem, usługą czy cokolwiek, to ja już będę miał pieniądze na rozwój firmy. I to jest ta tajemnica, kiedy chcecie zaczynać biznes albo rozszerzać go o inne biznesy. Ktoś prowadzi jakiś biznes, trzeba się zastanowić, co robi, jak go rozszerzyć, to skąd pozyskać klienta. To jest istotne. Klient. Bo co z tego, że macie fajne biuro? Co z tego, że macie fajne księgowości i tak dalej, jak nie macie podstawowych rzeczy? Odbiorcy. Co z tego, że macie milion na koncie? Super, gratuluję. I teraz nakupujecie jakiegoś towaru za 1 000 000 złotych, dajecie do magazynu i co dalej? I będziecie mieli magazyn na 1 000 000 złotych. Nie, chodzi o to, żeby zaczynając biznes, zaczynajcie go od małych kwot, od maleńkich biznesików. Sprawdźcie ten rynek przede wszystkim. Czy czasem nie ma sytuacji takiej, że was coś zablokuje? Ja miałem już takie sytuacje, że coś zacząłem budować i nagle się okazało, ups, a tu trzeba koncesję, a tu jeszcze jakieś inne zezwolenie i tak dalej. Ale starałem się zawsze to robić na małej ilości, żeby nie stracił dużo pieniędzy. Pieniądze, które ja inwestowałem zawsze, to była kwota, którą mogłem stracić. Jeśli wy tych pieniędzy, które możecie zainwestować, to róbcie tak, żeby ich nie stracić, bo jak stracicie te pieniądze, no to już zima, poszło. Więc zaczynając biznes, pamiętajcie, wiedza, informacja, jak to robić i klienta. Jak pozyskać tego klienta? No na to już są różne sztuki, social media na przykład, można to robić przez internet, Facebooka, pozyskiwać tych klientów w sposób bezpośredni, czyli można pukać do drzwi, jak ktoś chce, albo rozdawać ulotki, różnie. Można, przy fotowoltaice koleżanka mi podpowiedziała, że zgrupowania, gdzie mówią o tej fotowoltaice i wtedy ci klienci się tam znajdują. I tak też jest. Ważne jest, żeby dobrze umieć to opowiedzieć, co się chce sprzedać. Bardzo istotne jest to, żeby wymyślić sposób pozyskiwania klienta. Powiem wam jedną rzecz jeszcze. Jak go już pozyskacie, to trudniejsze jest jego utrzymanie. Bo dużo kosztuje pozyskanie danego kontrahenta, ale jeszcze więcej jego utrzymanie. Byście powiedzieli, że a co tam opowiadasz? Nie, naprawdę. Bo klient jak już coś dostanie, to on potem żąda więcej. Albo inaczej, konkurencja zaczyna się tam wbijać do was i próbuje was tam wygryźć. To musicie kombinować, jak zrobić, żeby się utrzymać. I właśnie o to chodzi.
ważne jest utrzymanie klienta. Każdy biznesmen nam to powie, że pozyskanie klienta to jest jedno, utrzymanie klienta to jest drugie. To jest takie mała lekcja, którą powinniście się zastanowić przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. I taka sama sytuacja jest, kiedy rozszerzacie swoją działalność gospodarczą. Dokładnie na tej samej zasadzie. Macie 1 000 000 złotych, nie wydawajcie 1 000 000 złotych, czy tam jakiej kwoty, tylko mała kwota i badajcie rynek. I od razu szukajcie swoich partnerów biznesowych. Ja tak robię i próbuję działać tak dalej. No ale dzisiaj to ja mogę wydawać już pieniądze, które zarobiłem kiedyś i cały czas one napływają, bo te partnerzy mam, ale szukam cały czas nowych. I nawet to, że ja rozmawiam tutaj z wami i opowiadam swoje doświadczenie, to wy oceniacie mnie już jako osobę, która wie, co mówi. Bo ja to mówię z doświadczenia. A poza tym, jeśli teraz znacie mnie już teraz z YouTube'a, to jeśli ktoś by się was pytał, że potrzebuje takie czy innej informacji, to powiecie, tam jest pan Mirosław, Ruber prowadzi biznes, to my. Zajrzyj, możesz do niego napisać, pan Mirek ci pomoże. A jak nie on, to jego znajomi. No i tak się buduje relacje. Relacje się buduje przez znajomości. Bardzo istotna sprawa. Bo jeśli macie możliwość spotykania się ze swoimi znajomymi, to wyszukujcie też takich osób, które mogą coś wnieść, czyli mają szerokie swoje znajomości i ewentualnie będą to przyszli klienci. Zastanówcie się nad tym, ale jest to też istotne. To dzisiaj tak naprawdę króciutko. Miałem taki krótki pomysł, czy można bez pieniędzy. Aha, jeszcze dlaczego bez pieniędzy? Słuchajcie, bo pieniądze, jeśli macie swój biznes, macie klienta, to wy nawet nie potrzebujecie brać tych pieniędzy. Bo jeśli jakiś towar, na przykład dla odsprzedaży, to mogą wam to dać w komis tak zwany. Ewentualnie bardzo małą partię sprzedacie, drugą, trzecią, piątą i nagle się to zaczyna rozkręcać. Bo już macie tego klienta. W usługach to samo. Jeśli macie już klienta, który będzie brał od was usługi, to małe zaczniecie i zaczniecie rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jeśli potrzebujecie dużych pieniędzy, to wystarczy poszukać jakiegoś inwestora. Powiecie im, że pierwszy biznes zrobicie z nimi pół na pół, oni tylko wyłożą kasę i mają być zabezpieczeni w 100%, bo inwestor nie chce pracować. On może zainwestować i zarobić kasę. Ja też tak mogę zrobić na przykład. Dobre projekty też zainwestuję. No i cóż, no i wszystko. I ostatnio rozmawiałem z takim kolegą i też mi się chwalił właśnie, że nie miał kasy. Było super budynek do kupienia. To była inwestycja akurat. Potrzebował 500 000 złotych. Przybili na tym 100 tysięcy złotych, bo miał kupca na to. Ale trzeba było wypłacić, wziął zaliczki, to tak sprytnie było zrobione, że tam dał zaliczkę, a tam od tego wziął zaliczkę na ten sam budynek i zarobili 100 tysięcy, po 50 tysięcy sobie podzielili w ciągu 2 tygodni. Fajny strzał, opowiadał mi o tym, super. Czy potrzebował pieniędzy? Nie. Znał ludzi i wiedział, jak to zrobić. Czyli zobaczcie, to jest dokładnie, co ja mówię. Wiedza, informacja, pieniędzy w sumie nie trzeba. Rzetelność to jest też istotna sprawa, żebyście to robili. Bo ludzie was będą oceniać pod względem rzetelności, czy jesteście rzetelni, czy nie. Ja lubię współpracować z ludźmi rzetelnymi. Jeśli ktoś by chciał ze mną współpracować, czyli tak jak jadę na spotkanie i oni proponują współpracę ze mną, to ja chętnie nawiążę współpracę. Ważne jest dla mnie, żebym nie musiał kombinować, że ktoś oszukuje albo jest nierzetelny. Bo po co mi tracić czas? Wierzcie mi, mam co robić i mogę innym ludziom pomóc, którzy bardziej tego potrzebują. Dobra, ja już dojeżdżam do danego miejsca, gdzie ja potrzebuję dojechać, więc powoli kończę.
nie wiem, dzisiaj to krótki taki temacik, myślę, że przynajmniej was nie zanudzę. Dla tych, którzy śledzą mój portal, nie pamiętają, że prowadzę też portal Twoje Zdrowie 24.eu i ten o takiej samej nazwie kanał Twoje Zdrowie 24.eu, gdzie tu akurat poszukujemy też partnerów do współpracy dla osób, które lubią i są prozdrowotne. Czyli jeśli się interesuje ktoś zdrowiem, to jak najbardziej mogą do nas dołączyć, ale to już na kanale Twoje Zdrowie 24. Przełączcie się i zobaczycie. Subskrypcja, łapka w górę, udostępnienie, zawsze to jest bardzo mi potrzebne. O to bardzo bym prosił. No i kto tam jeszcze wytrzyma trochę dalej, to wytłumaczę, co to jest ta szajba i muterka. Pozdrawiam, cześć. No jeszcze dla tych wytrwałych powiem, co to ta szajba i muterka. Muter na przykład to u nas na Śląsku jest mama. Vater, tak jak po niemiecku też tak mówią Mutter, Vater, tak się mówi do ojców, albo tata, mama, tak się mówi, ale Vater, Mutter to wszyscy wiedzą. No jak Mutter, to co? No właśnie, niekoniecznie mama. Muterka to jest nakrętka do śruby, a szajba to jest podkładka. Także jak ktoś wam powie, daj mi muterka i szajba, to byście wiedzieli, że to jest podkładka taka okrągła i muterka nakrętka. Szajba u nas na Śląsku jeszcze się mówi, że ktoś dostał szajbę. No i właśnie nie dostał tej podkładki, tylko dostał do głowy, w sensie się rozchorował. Także śląski język jest też ciekawy, fajny. Spróbujcie zapamiętać, może wam się to będzie podobało. Okej, to wszystko. Pozdrawiam was. Cześć.